Cześć, witam Was na kanale Videoblog Tech. Dzisiaj druga część filmu Niezbędnik serwisanta, ale dzisiaj zajmiemy się, moi drodzy, akcesoriami i narzędziami do tworzenia customowych układów chłodzenia cieczą, tak zwanych po polsku autorskich układów chłodzenia cieczą. Dla mnie są to customy, custom loop, tak z amerykańskiego. Pokażę Wam, czego ja używam do tworzenia customów i o każdym z tych narzędzi opowiem parę słów. Na ten vlogowy, warsztatowy film serdecznie Was zapraszam. Zaczniemy, moi drodzy, od opalarki. Nieodzowna rzecz przy tworzeniu układów chłodzenia cieczą na rurkach sztywnych, rurkach PETG. O tej opalarce mówiłem ostatnio kilka słów podczas filmu o skalpowaniu pamięci RAM. Więc dzisiaj tak ogólnie. Opalarka firmy AlphaCool z regulowaną mocą. Dodatkowo ta moc jest taka, jaka powinna być, znaczy odpowiada założeniom producenta. Jeżeli ustawimy na 300 W, to faktycznie opalarka podaje 300 W, przez co jesteśmy pewni, że nie spalimy rurki, nie stopimy tej rurki, bądź też nie będziemy grzali tej rurki pół godziny, bo opalarka daje mniej mocy niż powinna przy zadanej temperaturze, przy zadanym wydzielaniu ciepła. Dlatego też nie polecam to, co też mówiłem ostatnio, żadnych opalarek z typowych marketów budowlanych za 30-40 zł. Ta opalarka nie jest droga, kosztuje 100, a naprawdę robi dobrą robotę. Ma specjalną podstawkę przystosowaną do tego, żeby tą opalarkę włączoną postawić i żeby można było grzać nad nią rurkę PETG. I sprawuje się wyśmienicie. Mam ją dosyć długo, już ponad 2 lata i działa jak nowa. Co dalej, moi drodzy? Butelka do napełniania układów cieczą. Tak, jest brudna, ponieważ jestem w trakcie budowy customa. Ta za mną stoi custom, z którego zresztą też vlog z jego budowy, ale troszkę od innej strony zobaczycie. Są różne wielkości tych butelek. Nie zawsze trzeba używać butelki, czasami wystarczy zwykły lejek, ale jest to bardzo wygodne w przypadku, jak mamy słaby dostęp do rezerwuaru, do miejsca, do korka wlewu płynu do rezerwuaru. Bardzo się ta wtedy buteleczka ciśniowa, jak ściskamy, to wtedy się leje, przydaje. Są różne pojemności od 250 ml do litra, to jest akurat pół litrówka. Według mnie najbardziej taka optymalna do użytku. Zabierzmy ją sobie, bo wygląda, bo jest brudna i przestawimy sobie ją na tył, żeby tego tutaj nie było widać. Zresztą mam ręcznik poplamiony na czerwono. Ale to jest płyn do układu cieczy, nic więcej. Kolejne narzędzia, których używam, jest to zestaw zwykłych bitów na różnych moi drodzy, końcówkach. Znaczy można użyć śrubokrętu, można użyć grzechotki. Nie jest to aż tak bardzo przydatne, ale niektóre z tych bitów i niektóra kombinacja przedłużek razem ze śrubokrętem bądź też grzechotką bardzo się przydaje w przypadku ciężko dostępnych miejsc. Poza tym te bity są we wszystkich rozmiarach, takich, które są używane podczas montażu customów, więc jest to dosyć przydatna rzecz. Nie jest to niezbędne, ale na pewno jest to przydatne i ułatwia zdecydowanie pracę. Jak już o elektronarzędziach mówimy, jesteśmy przy elektronarzędziach, to pokażę Wam bardzo, bardzo dobrą inwestycję, nie tylko dla osób, które budują customy, bądź też chcą zbudować customa, ale generalnie dla mężczyzn, którzy lubią majsterkować. Zresztą nie tylko dla mężczyzn, bo kobiety też też lubią. O, złamało mi się nasadka, mi się złamała. Moi drodzy, jest to Dremel 4000. Akurat ja mam model 4000. Niezastąpione urządzenie do wszelkich modyfikacji, cięć, robienia przepustu, wiercenia, szlifowania, obcinania. Można go kupić w różnych zestawach z większą ilością akcesoriów, z mniejszą ilością akcesoriów samego Dremela. Ja mam tutaj dużo takich różnych akcesoriów do niego. Generalnie mnie interesują tutaj najbardziej akcesoria szlifierskie i takie małe tarcze do cięcia, do wycinania otworów w obudowie, tarcza polerska, szlifierska. Jest tego naprawdę sporo w tej walizeczce. Taki, nie jest to jakiś dobry, drogi bardzo sprzęt dla majsterkowicza. Jest też taka przedłużka specjalna, którą możemy sobie dokręcić na czubek Dremela i mamy taką, o, na miękkim wężu jest taka przedłużka do trudno dostępnych miejsc. Jest to naprawdę bardzo fajny zestaw dla majsterkowiczów, dla modelarzy, dla osób, którzy robią coś, potrzebują coś robić precyzyjnie. On jest bardzo wysokoobrotowy, więc naprawdę polecam. Taki zestaw, taka walizeczka z tym remielem kosztuje około 450 zł, a jest to naprawdę według mnie inwestycja warta zachodu i warta
kupienia dla facetów, którzy faktycznie coś tam majsterkują, dłubią i tak dalej. Można tego używać jako wiertarki też bez żadnego problemu. Nie schowałem instrukcji. Dobra, później. Olejku to już wiecie, bo widzieliście. Teraz przejdźmy do takich rzeczy, które są... O, mam tu miejsca. Które są bardziej chemicznymi rzeczami. Moi drodzy, jest to Blitz Kit, to się tak nazywa. Jest to zestaw do czyszczenia układów chłodzenia cieczą. Jest to bardzo przydatne w przypadku, jak zmieniamy kolor układu cieczy na inny. Jest to bardzo przydatne w przypadku, jak płyn w układzie nie był wymieniany, tak jak powinien być mniej więcej co roku. Znam takich, którzy u mnie serwisowali sprzęt, którzy nawet potrafili trzymać płyn w układzie 3 lata. To jest bardzo niezdrowe, bo po pierwsze płyn traci swoje właściwości, po drugie robi się z tego glut i zatyka wszystkie otwory, a po trzecie wygląda już dosyć beznadziejnie. Jest to bardzo ostra chemia, dlatego nawet producent daje okulary ochronne w komplecie. Nie wolno tego wdychać, nie wolno tego dotknąć do skóry itd., itd. To są takie specjalne różne, nawet rękawiczki są w komplecie, miarki do odmierzania. To jest bardzo długi i skomplikowany proces czyszczenia układu. Trwa on kilka dni, bo ma on parę etapów, które trwają po 24-48 godzin. W tym momencie odpowiednio dobrany płyn, dobrane składniki, odpowiednio wymieszane, pracują w układzie i czyszczą ten układ. Dlatego to bardzo długo trwa. Jest kosztowny, taki kit kosztuje około 200 zł. Sama chemia, mówię, więc nie jest to tanie. Ale jest to naprawdę niezbędne, jeżeli zmieniamy kolor, bądź też czyścimy układ chłodzenia cieczą. Jeżeli wymieniamy płyn na ten sam po roku, na identyczny, który mieliśmy już w układzie, to wystarczy przepłukać układ wodą destylowaną. Natomiast jeżeli zmieniamy kolor, zmieniamy producenta płynu, bo to jest też bardzo ważne, nie wolno mieszać płynów różnych producentów, bo to się pogryzie, zeżre i różne dziwne rzeczy się mogą stać w układzie, to trzeba wyczyścić taką chemią właśnie nasz układ chłodzenia cieczą. Przejdźmy do bardziej takich rzeczy, które pomagają w wyginaniu rurek, może powiem po prostu po polsku, po ludzku. Są to krzywki. To są krzywki od Beats Powera. To są trzy różne krzywki z różnymi kątami, które czasem wykorzystuję. Czasem, jeżeli faktycznie potrzebuję na przykład zrobić bardzo wąski kąt, bardzo wąsko zagiąć rurkę, co w rękach jest czasami utrudniona. Natomiast tutaj na krzywce jest to zdecydowanie szybsze i bardziej estetyczne. Ale to jest już taka moja ostatnia deska ratunku, jeżeli faktycznie potrzebuję generalnie zrobić ten wąski kąt. I nie pamiętam, żebym użył ich w jakimkolwiek innym przypadku. Ale je mam, bo nie wiadomo, kiedy się coś może przydać. Dobra, i teraz przejdźmy do meritum, do clou moich narzędzi do robienia customa. Zestaw od Alfa Kula, który ma generalnie praktycznie wszystko. No, może nie wszystko, ale ma główne, podstawowe, potrzebne rzeczy. Co ciekawe, wy tego w ogóle nie potrzebujecie. Znaczy, większość z tych rzeczy w ogóle wam będą zbędne. Mnie większość z tych rzeczy też jest zbędna, ale dlaczego, to wam powiem o tym za chwileczkę. Co my tutaj mamy? Oczywiście mamy wypełniacze silikonowe, różnej średnicy do wyginania rurek. Ten wypełniacz się wkłada do rurki PETG, podgrzewa i wtedy się zagina, potem się wypełniacz wyciąga. Dlaczego? Bo inaczej rurka by się pogięła i nic by z wyginania nie było. Bardzo przydatne narzędzie, jakim jest piła. Tak, piła do... Ja jej używam do obcinania końcówek PETG, które są krzywe troszeczkę. Czasami po przecięciu się tak zdarza. A przycina się to, moi drodzy, takimi cęgami. One przycinają bardzo dobrze zarówno rurki PETG, jak też rurki miękkie. Więc można używać i do tego, i do tego. Narzynarka. Narzyna nam końcówki rurki od wewnątrz i od zewnątrz. Dlaczego? Żeby był lekki stożek na zakończeniu każdej rurki, żeby ta rurka była idealnie wpasowana w złączkę, ponieważ złączki w środku mają właśnie tak lekko ścięte mocowanie, żeby ta rurka idealnie się tam spasowała, to trzeba odpowiednio przyszlifować końcówkę każdej rurki PETG. Rękawiczki. Nie na zimę, moi drodzy, a rękawiczki żaroodporne. Nie wytrzymują nie wiadomo jakiej temperatury, ale spokojnie wystarczają na robienie fikuśnych kształtów z rurek na tej platformie, którą za chwileczkę wam pokażę. Instrukcja obsługi zupełnie przydatna. Niemcy nie umieją pisać instrukcji obsługi według mnie. Różnej skali, wielkości, linijki.
kątówki. Jest tego cała masa tutaj. To się przydaje, to się naprawdę przydaje. Też większość rzeczy i tak robię na oko, ale czasami coś tam wymierzyć trzeba, żeby było mniej więcej dokładne co do milimetra. Korytko. Korytko do przycinania rurek PETG. Wkładamy rurkę. Mamy szczelinę na piłę i przycinamy. Jak mówię, przeważnie używam do cięcia tych cęgów. Natomiast jeżeli muszę dociąć 2-3 mm od końca rurki, to nie zrobię tego cęgami, bo wtedy rurka się nam troszeczkę spłaszczy na końcu. To cęgi można używać, jeżeli mamy tam parę centymetrów od krawędzi, wtedy można ciąć bez problemu. Przy samej końcówce używamy tylko i wyłącznie piły do skracania, do dopasowywania tych rurek. To i tylko i wyłącznie właśnie piła, którą mocujemy tam do stołu, do blatu, czy do czego tam mamy. Baloniki, nie, to są baloniki od customowych układów IO EK. I moi drodzy, milion różnych krzywek. Milion różnych krzywek. Takiej wielkości, różnych kątów z jednej strony, z drugiej strony. W środku mamy rozmiar na dwie średnice rurek PETG, więc jest to też dosyć uniwersalne, ale nie na wszystkie rurki niestety. I to, co jest tutaj chyba dla niektórych byłoby najbardziej potrzebne, dla mnie jest najmniej potrzebne. Poczekajcie, muszę to wyciągnąć ze środka. Taka oto płyta stalowa, do której przykręcamy za pomocą miliona różnych dziwnych śrubek takie krzywki. Możemy je, te krzywki, możemy je przykręcić w różnych miejscach, w różnej odległości, w zależności od tego, jaki wzór chcemy na przykład wykonać, i podgrzewając sobie rurkę, wyprofilować już ją tak, jak powinna wyglądać. Użyłem tego może raz, może dwa. Powiem Wam szczerze, że jestem w cholerę zabawy, żeby to poustawiać, poprzykręcać. I zdecydowanie bardziej wolę i lubię i lepiej mi wychodzi, jak robię to ręcznie, niż na takim blacie. Na takim blacie, tak jak mówię, może ze dwa razy wykonywałem bardzo skomplikowane krzywizny na jednej rurce, gdzie faktycznie te odległości pomiędzy krzywymi były bardzo małe, co uniemożliwiało mi tylko zrobienie ręcznie. A zdecydowanie wszystkie pozostałe rzeczy robię ręcznie, więc to dla tych, co lubią się bawić, co nie umieją tego zrobić sami w rękach, to takie ustrojstwo będzie odpowiednie. I chyba wszystko, moi drodzy, Wam tutaj pokazałem, co jest w tym zestawie. Tu są te wszystkie śrubki do mocowania tych krzywek do stołu, znaczy do tej blachy. Jest tego sporo, więc zobaczcie, ile to jest zabawy z tym, żeby to wszystko poprzekręcać, poustawiać. Generalnie według mnie zdecydowanie przyjemniej, lepiej, szybciej i wygodniej robi się to własnymi ręcami. Co też polecam. Oczywiście to też wymaga wprawy, bo nie jest to tak, że pierwszy z brzegu, chyba że ma ukryty dar, weźmie i zrobi customa idealnie. To naprawdę wymaga wprawy i dużej praktyki i wielu ćwiczeń z wyginaniem rurek PETG, które nie są tanie, bo sztuka kosztuje około 25 zł. Więc no, trzeba też się pobawić troszeczkę, żeby się nauczyć, ale tak jak zwykle, trening czyni mistrza, więc no, bez tego niestety nie ma nic. Chyba wszystko, co Wam chciałem pokazać, chyba wszystko, czego używam. Ta walizka, tak jak mówię, w większości jest niezbędna. Zdecydowanie na pewno tutaj się przydaje piła, na pewno się przydają rękawiczki żaroodporne, na pewno muszą być wkładki silikonowe do rurek PETG, bo do rurek miękkich nie trzeba oczywiście, bo ich się nie wyginę na ciepło, to one się same wyginają, układają się. To urządzenie do wykończania końcówek rurek PETG też się na pewno Wam przyda, bo bez tego złączka może być nieszczelna i można też pociąć uszczelki, bo w każdej złączce są w środku jeszcze uszczelki. Wkładając tą rurkę, można po prostu pociąć, zniszczyć uszczelkę i przy odpaleniu customa spowodować małą powódź w domu i w swoim komputerze. Moi drodzy, to chyba tyle, chyba że o czymś zapomniałem, ale nie wiem, pewnie sobie przypomnę, jak skończę nagrywać. W każdym razie to jest takie clue urządzeń, narzędzi, których używam do budowania customa. A ta walizka dla ciekawskich kosztuje około 1000 zł. Ta walizka z całym wyposażeniem. I tak jak mówię, absolutnie jest Wam to niepotrzebne. Minimum takie absolutne, które trzeba wydać, to tak jak mówię, opalarka, rękawice na wszelki wypadek, bo temperatury są wysokie na opalarce, wkładki silikonowe, piłka do docinania, te cążki do docinania rurek i tyle. W 400 zł, 500 zł powinniśmy się zamknąć z takimi najbardziej potrzebnymi rzeczami, jeżeli chcemy to już robić pro, a nie robić partyzantkę. Znaczy, chcemy mieć dobre narzędzia po prostu do pracy, a wprawa i umiejętności przyjdą z czasem. Nagadałem się, jak zwykle, ale dzięki serdecznie za oglądanie, mam nadzieję, że
kilku z Was, bo też czasami pytacie o to, jak, czym robię customy, dowiedziało się z tego odcinka paru fajnych rzeczy. Jak macie jakieś pytania, zadajcie w komentarzach albo napiszcie na Facebooku, ale myślę, że wszystko w miarę jasno wytłumaczyłem. Ale oczywiście pytajcie. Trzymajcie się, dzięki za oglądanie, pozdrawiam Was, Videoblog Tech.